Każdy pije wodę. Każdy. No. Każdy pije wodę, twoja matka pije wodę, twój syn pije wodę, no nawet gracz pije wodę, ale czemu ja wam to mówię? Czy to dlatego, że chcę zwrócić uwagę na poziom nawodnienia? Możliwe. Czy to dlatego, że chcę wam sprzedać wodę? Możliwe. Ale nie jestem jedyną osobą związaną z grami, która mogłaby wam coś sprzedać. Bo wiecie, że pewien napój w niebieskiej puszce dorobił się nie tylko na jednej, nie dwóch, a nawet nie trzech grach. Dorobił się na czterech, spośród których to Pepsi Man jest najpopularniejszy. A nie, jednak jest siedem gier. Tego typu produkcji opartych na danych produktach mamy całkiem sporo, ale to już nie produkt placementy. To gry zbudowane na napojach czy płatkach śniadaniowych. Ja zapraszam was w podróż do nieco subtelniejszego, czasami, lokowania produktów w grach. I sam nie rozumiem, ale z jakiegoś powodu mam straszną ochotę na wodę. Ktoś też? O! Znajdziemy przypadki, gdzie ma to pewien wyjaśnialny sens od początku do końca. Weźmy takie absolutnie wszystkie gry z serii Tony Hawk, gdzie przecież koszulki, buty, deki czy kaski mają swój branding. I to wydaje się logiczne. Albo wspomniany już wielokrotnie przeze mnie Def Jam, gdzie pojawiały się chyba wszystkie możliwe brandy z okolic kultury hip-hopowej. Ba, nawet Martensy w Guitar Hero dają jakoś radę, bo to się wszystko w końcu spina. Zaskakuje mnie niezmiennie jednak świat Final Fantasy, gdzie prawdziwe marki nie wydają się najrozsądniejsze do dodania, a tu Cup Noodle. Właściwie to w grze znajdziemy cały quest poświęcony kompletowaniu najlepszych składników, podczas gdy bohaterowie stoją i zachwalają kluski, jakkolwiek to brzmi. After all, the shrimp they use in cup noodles was selected from over 60 varieties for their flavor and their shape. Japońskie rameny instant, które z jakiegoś powodu mają w świecie gamingu bardzo długą historię. Ciekawe. W 2012 pojawiło się w Binary Domain, rozgrywającym się gdzieś w Tokio w dalekiej przyszłości, więc mamy nie tylko billboardy, ale i jedzonko dla jednej z postaci. I wygląda na to, że Star Citizen też kocha zupki instant. Bo wiecie, nie ma nic złego w tym, że produkt ze świata rzeczywistego znajduje swoje miejsce wewnątrz świata gier. Najpopularniejsze ostatnimi czasy napoje energetyczne Monster, mimo zostania memem przy Death Stranding, nie przeszkadzały aż tak. No i trochę się odcinały, ale nie jakoś drastycznie. Może dlatego, że były jedną z najważniejszych części całej rozgrywki, to znaczy pomagały w chodzeniu i wytrzymałości. Może? A dlaczego mówię, że były? W Director's Cut już zastąpione zostały przez fikcyjne Bridges Energy i tak szczerze Hideo w swoich grach naprawdę lubi umieszczać tego typu placementy. Weźmy takiego Metal Gear Peace Walker, gdzie klasyczny amerykański snack gracza, czyli Doritosy, znalazły swoje miejsce. W japońskiej wersji mogliśmy odblokować koszulkę z ich logiem, ale i logiem Axe. Tych od zapachów. Do tego Pepsi, Mountain Dew, Bon Curry czy kilka magazynów growych. Ale dobrze, bo miało być o niepasujących elementach. Sam Fisher to jest niezły koleś, taki agent ukryty w cieniu, bezszelestny nawet gdy porusza się po rurach. No i ma świeży oddech, a pewnie zapytacie mnie, skąd taki świeży oddech u naszego agenta Echelonu? A wszystko to dzięki gumom Airwaves. Szkoda, że nie te fioletowe, bo są najlepsze. Dobra, wracam. Okazuje się też, że sam świetnie pachnie, albo to cały świat Toma Clancy'ego świetnie pachnie, bo powraca Axe ze swoimi neonami. No i rzecz jasna, będąc agentem, ważna jest komunikacja, zatem dostaniemy też reklamy firmy Nokia, albo reklamy AMD. Jeżeli jednak mówimy o kimś, kto naprawdę potrzebuje sprzętu z charakterem, to powinniśmy mówić o Nathanie Drake'u, prawda? Hey, I'm Nathan Drake. If you're the adventurous type like me, then get in on the subway taste for adventure for a chance to win every... Co to jest? Co to w ogóle jest? Gdzie?
Okej, chodziło mi bardziej o Lara Croft i ciekawy dopisek w Tomb Raider Chronicles. Timex nie tylko wrzuciło do opakowań z grą ulotkę ze swoim czadowym zegarkiem, ale i ten stał się elementem gry, dzięki któremu śledzimy statystyki, takie jak przebyty dystans, czas w grze czy znalezione sekrety. Dobra, miało być dziwnie, wiem. No to co powiecie na Enter the Matrix i napój izotoniczny? O! Perhaps enjoying something from the concession stand. I czy to w ogóle nie jest głos Matta Mercera? Nie jest najbardziej znaną u nas seria Pikmin. Specyficzna, nintendowa, ale i przeurocza w swoim podejściu. Rozwiązywanie zagadek, trochę walki, no a przede wszystkim spory sukces. W części drugiej zbieramy pozostałości ludzkich odpadów, więc pole do popisu z placementami było ogromne. I tak padło na baterie Duracell, będące jednymi z pierwszych skarbów do znalezienia. I tak sobie myślę, że chyba mam pewien problem z wizerunkiem tej firmy, bo w grze te skarby opisane są jako odrzuty, jako śmieci ludzkie. A baterie to tak średnio się wyrzuca, gdzie popadnie. Ale co ja tam wiem? Wie na pewno coś o bateriach pewien pisarz. Bo w grze, w której jedną z podstawowych broni jest latarka, musimy liczyć na to, że zapas energii do niej nie skończy się w najgorszym możliwym momencie. Dlatego też sławny Alan Wake, pisarz powieści grozy i specjalista do spraw nadużywania rac, korzysta z rozsianych po całej mapie baterii Energizer. Nasi zagraniczni znajomi mieli też szansę obejrzeć w jednym z telewizorów całą reklamę sieci Verizon, która zdaniem wielu rujnowała klimat, ale hej! Przynajmniej dawała nam jakiś achievement. Social networking, sports scores, news, it's all at your fingertips. Chciałbym jednak przejść do chyba najciekawszego przypadku, bo pamiętam, jak sam ogrywałem te produkcje w czasach podstawówki i w życiu nie przyszłoby mi do głowy, z czym się tak właściwie stykam, mimo tego, że było to absolutnie najbardziej łopatologicznie wytłumaczone. Głupi Mati. Mowa tu o Darkened Sky, trzecioosobowym RPG-u akcji, który zadebiutował w 2001 roku. Nasza główna i tytułowa bohaterka Sky to pasterka, która poszukuje swojej matki i przy okazji ma, wiadomo, super wroga. Maga nazywanego Necroth. To jest idealna ksywka, jeśli zakładacie zespół metalowy w liceum. Podziękujecie mi później. I teraz element najważniejszy. System magii, którą posługuje się protagonistka, napędzany jest mocą Skittles. Tak, dobrze słyszycie. W menu rozdajemy cukierki według kolorów, inwestując w ofensywne, defensywne i pasywne czary. No szalony koncept, nie powiem. Gra całkiem nieźle się przyjęła, zwłaszcza u nas, bo jeżeli dobrze poszukamy, znajdziemy wydanie w Big Boxie z dwoma płytami, ale nie to jest najciekawsze. Oto wydawcy chcieli zrobić grę opartą na M&M'sach, bo przecież te przerażające cukierko ludziki są strasznie rozpoznawalne. Grupa Mars zgodziła się na i to, i na Skittles, ale ludzie po 20 jedzą mniej owocowych słodyczy. To jest ważna statystyka. I tak przygotowano 300 stron scenariusza. Licencjodawcy stwierdzili, wyrzucić mi tutaj te wszystkie przekleństwa. I węże? Z jakiegoś powodu? Ciekawa decyzja? No i co? Wzięto się za robienie gry i oglądanie reklam Taste the Rainbow. Serio. Walka ze złym czarodziejem, który chce wszystkie napakowane cukrem i magią pastylki dla siebie. Przywrócenie tęczy na niebo, tak to jest odwołanie do Taste the Rainbow, i zero ostrzeżeń na opakowaniu. No jest to tak szalenie ciekawa opcja, że dopiero parę lat temu dowiedziałem się, że to były Skittlesy. Ale może ze mną jest coś nie tak. Żeby nie zostawić was tylko kilkoma ciekawymi przykładami, podrzucę wam jeszcze coś, bo nie wiem czy wiecie, ale hasło gry nie powinny mieszać się do polityki w ogóle nie pasowało. Criterion Games, albo nawet bardziej EA Games, Electronic Arts, bo kojarzycie Burnout Paradise? To tak się składa, że w grze na billboardach mogliśmy obserwować pewnego byłego już prezydenta Stanów Zjednoczonych nazwiskiem Obama. Holly Rockwood zapewniła graczy, że sztab Baracka zapłacił za reklamy, bo, i tu cytat, tak jak telewizja, radio czy prasa, przyjmujemy reklamy od wiarygodnych kandydatów politycznych. Rzecz jasna, zastrzegli oni, że to tylko reklama i nie ma nic wspólnego z poglądami firmy. Z drugiej strony lepiej tak się promować, niż próby podbicia Second Life przez innych polityków.
Ale jako, że Skittlesy miały aż tak duży segment w tym materiale, to wróćmy do nich jeszcze na chwilę, bo czemu nie? Gaia Online. Skittles przygotowało dance floor i pełno nagród dla graczy za branie udziału w ich reklamach podczas jednego z eventów. Verizon zasponsorował możliwość oglądania filmów oraz wrzucał butelki z wiadomościami do akwariów graczy. Gaia Online właściwie dostała miano reklamobiorcy wszystkiego, więc dostawaliśmy też akcje od MTV, czy jak głosi strona, specjalną lokację poświęconą kobiecym maszynkom do golenia nóg. Okej, to jest dziwne. Warto też pamiętać, że takie product placementy wcale nie muszą być takie ciężkie do zgryzienia. Niektóre wychodzą naturalnie. Przykładowo sklepy IKEA to dosłownie realistyczna, ludzka wersja sklepów w Simsach. Tak więc ich kooperacja miała w pełni sens, prawda? Doll Banana Super Monkey Ball miało swoje naklejki na bananach Chiquita i to też grało. Rzecz jasna, ja zapytam i was, jakie inne lokowania znacie, których albo nie lubicie, albo takie, które wspominacie bardzo miło. Dziękuję za uwagę i nie bądźcie jak Coca-Cola. Nie róbcie gier, w których niszczy się konkurencję. Tak, w 83 zrobili na Atari 2600 swoją wersję Space Invaders, gdzie strzelaliśmy do napisów Pepsi. Pepsi Invaders. Cwane. Dobra, bo ja już się pożegnałem. Spadam napić się wody. O, cały czas była w kadrze. Zabawne. Krakowska mokra woda. Ciekawe, kto tu postawił wodę tak dobrą. Boże, jaka dobra. O, chyba... Pogram sobie w coś.